Nie wiem. Uwaga, 3, 2, 1, start. Nagrywa się? Tak. Cześć, tutaj Terenia TV. Witamy w programie Nie Tacy Niepełnosprawni. Dziś ze mną są super wyjątkowi goście. Przedstawcie się. Tomek. Agata. Paulina. Tomek, Agata i Paulina przyjechali do nas do Wrocławia z Poznania. Tak, przyjechaliśmy szybko. Była szybka akcja, szybka reakcja na zaproszenie tutaj Artura i jesteśmy ciekawi, co to będzie. My takie wiesz, lubimy, więc to było dla nas takie nowe, fajne wyzwanie. Tomek, powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Kim jesteś? Co robisz? Zajmuję się tak, że pracuję w takiej firmie, gdzie przeliczam kilometrówkę. Prace biurowe wykonuję ogólnie. I zajmuję się też teatrem, trochę administracją, wszystkim po trochu. Czyli ogólnie jesteś osobą z niepełnosprawnością, która i pracuje zawodowo, i jeszcze udziela się artystycznie. Tak jest. Dobrze, no to powiedz mi, skąd ta miłość do sztuki? Miłość do sztuki zaczęła się od czasów licealnych, gdzie nas nasza pani opiekunka zaraziła właśnie taką teatrem, tym wszystkim. I stwierdziłem, że to jest fajna przygoda. My się też poznaliśmy tak naprawdę ze sprawą dyscypliny, czyli frame runningu. Najpierw się spotkaliśmy na obozie, regularnie się spotykamy na różnych zawodach, meetingach i tego typu aktywnościach. Bo tak, powiedziałeś, praca, teatr i dodatkowo jeszcze sport. Powiedz mi, jak ty to wszystko godzisz? Idzie wszystko ułożyć. Czasami dnia brakuje, ale dajemy radę. Po prostu trzeba sobie zorganizować to wszystko, nie? Przekładać raz to, raz to, raz albo to. Dobra, Tomek, a teraz zadam ci trudne pytanie, moim zdaniem, że to będzie trudne pytanie. Słuchaj, ja zauważyłem, że podczas zawodów ogólnie nie jesteś w czołówce. Powiedz mi, czy to cię nie demotywuje? Nie, wcale, bo to ja bardziej walczę ze sobą niż z zawodnikami. Ja swoje postępy dla siebie robię najbardziej, więc nie. Wiadomo, kiedyś bym chciał wygrać, ale to przyjdzie czas i moment. Ja wiem, wy pokonujecie bariery, przełamujecie różne nowe jakby problemy, natomiast no, umówmy się, niepełnosprawność nie jest niczym przyjemnym. No nie jest, ale z tym idzie się na te życie, a potem nawet się dziękuję, że się osobą niepełnosprawną, bo dzięki temu można odkryć świat inaczej, nie idziemy według samatów, więc to jest dla mnie, że jestem osobą niepełnosprawną, to jest dla mnie atut, więc no, tak to ja odbieram. No ale dużo też pracy z psychologiem mi to zajęło, żeby nauczyć się, że osoba niepełnosprawna ma do czegoś potencjał. To dwie rzeczy skrajne. Co jest najtrudniejsze w byciu osobą niepełnosprawną i co jest najfajniejsze? Wiesz, co jest chyba najtrudniejsze? To jak dla mnie teraz na ten moment, że żyjemy bez rodziców i że musimy sobie samemu radzić, a nasze otoczenie czy obce osoby dziwią się, że my żyjemy sami we trójkę. A czy wy, wiesz, ludzie sobie wyobrażają i widzą was, więc dla nich, słuchaj, dla zwykłego człowieka życie w domu czasami samodzielne jest trudne, dla zwykłego zdrowego, no umówmy się, pełnosprawnego, no wy... Was dotyka niepełnosprawność i razem funkcjonujecie. No, jakoś tak się nauczyliśmy. Poznaliśmy wszyscy tutaj w ośrodku, tam gdzie się uczyliśmy i tak jakoś, wiesz, jest coś do zrobienia, się robi. Albo tak. I nie ma rzeczy, które nie można pokonać. Jak nie, to z każdej strony można do tej sprawy dojść, więc ja mam taką zasadę, że jak nie tu, to tu, nie? No to Paulina. Tak. Powiedz mi, a jak to wygląda u ciebie? Zacznijmy z grubej rury, czyli tak, najtrudniejsza rzecz, jeśli chodzi o niepełnosprawność i może jakaś najfajniejsza? Tak, to znaczy najtrudniejsza, no to taki upór ludzi, którzy mają jakiś swój jakby pryzmat na bycie niepełnosprawnym i uważają, że tak powinni się postrzegać, a to jest całkiem jakby inna perspektywa, jak się siedzi na wózku i się jest jakby w tym sosie, tak, a inna osoba ktoś kieruje z góry i mówi, co masz robić. I to jest właśnie problem ludzi, ponieważ no, to tak nie zawsze wygląda, jak ktoś patrzy z boku, to się inaczej wszystko jakby układa.
No i to tak myślę stricte, no a ogólnie no to jakby ja dużo jakby w sobie zmieniłam, jak byłam mała, to inaczej postrzegałam to życie. Uważałam to jako taką jakby karę, jakby coś mnie jakby spotkało takiego, no ale z biegiem lat to się zmieniło, no i teraz jakby inaczej to postrzegam i jestem szczęśliwa, korzystam z życia. No i myślę, że na tym to polega. Patrząc na akurat na Tomka i na ciebie, tak. jesteście na wózkach. Ludzie tak. od razu jakby stereotypowo was traktują, tak? Tak. Masz jakieś sposoby, żeby, nie wiem, wybijać ich z tego? To znaczy, ja jakby swoją postawą już sugeruję. Na przykład, jeżeli człowiek podchodzi i mówi, że ja ci pomogę i tak się pochwyta wózek, no to ja mówię, proszę bardzo, ale ja sobie dam radę i proszę tak mnie z tyłu nie zachodzić od tyłu, bo to mnie jakby stresuje, mam lęki, tak? Mogę się wychylić, przewrócić. Trzeba właśnie ludzi uświadamiać, komunikować. To jest główny sposób na to, żeby ludzie zaczęli nas inaczej postrzegać. Tak jak my tego chcemy, a nie tak jak oni tego chcą. Przed chwilą jakby też zostało tutaj powiedziane, że mieszkacie razem. Tak. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy ja w ogóle przeżyłam taki roller coaster w życiu, że w ogóle było to dla mnie o 180 stopni jakby zmienienie mojego funkcjonowania, życia i w ogóle. Trzeba się przełamać i po prostu spróbować tego życia, a nie tylko być w czterech ścianach uzależnionym od rodziców. A my możemy znacznie więcej. Tylko musimy w siebie uwierzyć. I właśnie Poznań, to, że wyjechałam, to, że poznałam myślę Agatę Tomka, dało mi to do zrozumienia, że ja jestem taka obrotna, tak sobie poradzę, że sobie potrafię taksówkę zamówić, dojechać, gdzie będę chciała. Ludzie mi pomogą, tylko ja muszę powiedzieć to głośno i powiedzieć, proszę mi pomóc, bo ja teraz potrzebuję tej pomocy i ludzie pomagają. Przekonałam się o tym wielokrotnie. No jest masę dobrych ludzi, którzy właśnie wierzą w nas. Ja mam drugi stopień niepełnosprawności, no dziecięce porażenie mózgowe od urodzenia. Tej niepełnosprawności u mnie nie widać, w sensie nie jest ona tak jakby wyeksponowana, jak mają to osoby poruszające się na wózku, ale ta niepełnosprawność jest wewnętrznie u mnie. No jak to jest tworzyć dom, bo tworzycie dom w trójkę. Ty jako jedna jesteś osoba bez wózka, dwie osoby na wózku. Powiedz mi, i też jakby odniosę się do siebie, mi jest bardzo trudno jako ojcu córki niepełnosprawnej na wózku. Bardzo ciężko w wielu sytuacjach. Czasami mam dość, jestem wkurzony, że muszę znowu iść, przewrócić na bok, poprawić o centymetr, w lewo, w prawo, wysadzić na przykład na toaletę. Powiedz mi, jak ty to ogarniasz? Zdradź mi sekret. No ja jestem... w takiej sytuacji, że jakby nie muszę tego na tyle ogarniać jakoś tak mega często, bo tutaj Tomek z Pauliną sobie świetnie radzą sami i jeżeli ja jestem w pracy, czy ewentualnie nie ma mnie w tym momencie w domu, to mam taką świadomość, tak w sobie, że oni sobie poradzą, ale no, są takie sytuacje, gdzie ewentualnie muszę im pomóc i dla mnie no, nie ma żadnego problemu, to nie jest jakby... Dobra, a proza dnia codziennego, czyli gotowanie, sprzątanie, pranie, kto u was tym wszystkim? No ja niestety jestem nogą w kuchni, także tutaj gotowaniem zajmuje się Tomek, on to lubi, to jest jego konik, także tutaj z gotowania można by było mu dać dobrą ocenę, bo naprawdę świetnie gotuje. Jeżeli chodzi o sprzątanie, no to dzielimy się porówno i pranie też, no ale generalnie tutaj też muszę powiedzieć znowu, że Tomek wygrywa, bo on robi tego prania najwięcej i najczęściej, także super. Najbardziej trudna rzecz w niepełnosprawności i najbardziej fajna, ciekawa. Nie ma trudnych rzeczy, wiesz? Nie ma trudnych rzeczy.
Ja jakby kiedy się urodziłam i kiedy dorastałam, niepełnosprawność była dla mnie czymś trudnym na zasadzie takim, że nie mogłam bawić się tak jak rówieśnicy, ciągle musiałam być jakby na świeczniku na zasadzie, że mama mnie pilnowała, nie mogłam sama wychodzić. Dopiero wychodziłam po jakimś tam dłuższym czasie, zaczęłam wychodzić to do sklepu, to gdzieś tam na spacer, ale z perspektywy czasu uważam, że niepełnosprawność nie jest, nie ma w niepełnosprawności jakby nie ma rzeczy trudnych. Trzeba spróbować się do niej przyzwyczaić i trzeba ją przede wszystkim polubić. Nie? Że jakby to nie jest nic na zasadzie, że jesteś na coś skazany czy skazana, tylko po prostu to jest coś fajnego, można to też przekuć w coś takiego, co będzie ci w życiu też pomagać. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby nikt za nas nie decydował. My jesteśmy osobami dojrzałymi, dorosłymi i też mamy swoje jakby plany, marzenia, przemyślenia. Czyli tak jakby reasumując, najważniejsza jest niezależność taka. Tak, tak. Czyli jest jednak coś takiego, że postawa osoby niepełnosprawnej, czy o kulach, czy na wózku, jednak ciągle pokutuje tym, że ludzie trochę traktują stereotypowo. Czyli chodzi o to, żeby jakby bez względu na to, jak się postrzega daną osobę, żeby traktować ją niezależnie, tak? Normalnie. Normalnie, przede wszystkim normalnie. Traktowany, nie? Żeby nie ze współczuciem do osoby niepełnosprawnej, no. O Jezu, tylko czasami trzeba nas opieprzyć i wszystko. To tak jak tutaj Artur mówił, że ludzie, bardzo dużo ludzi żyje stereotypowo, nie? Że jak osoba z niepełnosprawnością, no to bach, wózek, nie? Pierwsze, co przychodzi na myśl. Tomek, to jaka byłaby puenta naszego spotkania? Jaka puenta? Że warto się spotykać, warto pokonywać swoje różne przeszkody, czy w głowie, czy takie architektoniczne, czy wszystkie. Że warto, że trzeba żyć danym chwilą, nie cierpieć, że jest się osobą niepełnosprawną, czy osobą zdrową, gdzie ma lęk, tylko po prostu trzeba iść do przodu. No więc właśnie, jakby sytuacja jak widać, ta rozmowa i to nasze spotkanie totalnie mnie rozłożyło na łopatki. Ja tutaj nie będę już komentował. Wydaje mi się, że wszystko, co najpiękniejsze w tej naszej rozmowie padło. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku Nie tacy niepełnosprawni. Oglądajcie, udostępniajcie, pokazujcie wszystkim, bo tego typu rzeczy powinny być przed wiadomościami głównymi wszystkich topowych stacji. Pozdrawiamy. Otwierajmy się na innych. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.